Siemaneczko, z tej strony Antyki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Kontynuuję naszą przygodę, ostatnio udało się nagrać kilka odcineczków. O kurde, ale nas wczytało śmiesznie. Dobra, słuchajcie. A czemu tu my jesteśmy? Cóż to się wydarzyło, dlaczego my jesteśmy tu? Przecież myśmy tutaj nie skończyli. Tu jest jakaś nieznajoma osoba, ale my chyba nie chcemy od niej zadania. Dobrze, jedźmy do Rhodes, do rusznikarza, ponieważ jedziemy na zakupy, przy okazji wyczyścimy nasze giwerki i już wiem, na jaki rewolwer mamy zmienić. Coś tam poczytałem, także co nieco już wiem. Tak więc jedziemy do miasta i widzimy się za chwileczkę. A few moments later. Dobra, jesteśmy. Idziemy. Wow, sorry. Wybacz, panie rusznikarzu. Pokaż nam katalog. Ale jesteśmy pobrudzeni krwią. Dobra, idziemy w rewolwery. I rewolwer, który podobno jest dobry, to jest ten Schofield. Jest, Schofield. Ale... co jest, kurde? Szybko strzelać, no okej, okay, obrażenia, zasięg, No nie, no dobra, niechaj będzie. Ten wulkan, tak, niby ma... Kurde, a ten wulkan też jest dobry. Tylko on może ma mało... Może on ma mało... amunicji, dlatego też Schofieldy trzeba mieć. No dobra. Kup. Co? Amunicja od razu. Szybka, ekspres. Ekspres to zwiększająca obrażenia oczywiście, nie? Dobra. Elementy broni. Co zmieniamy? A, weźmy taki jasny sobie zróbmy, co? Lufa. Długość lufy. A, dobra. Zostawiamy. Gwint. Ulepszony. Zwiększymy sobie zasięg jak najbardziej. I celowniczek. O, zwiększy nam celność. No i dobra, doskonale. Cyk, mamy giwerkę. I kupujemy jeszcze jeden. Zmieniamy styl. Elementy. Chwyt. Jasny, oczywiście. Lufa, gwint. Zmieniamy. I celowniczek mechaniczny jak najbardziej. Do tego amunicja. A, dobra, tu już mamy maksa. Dobra, pięknie, mamy rewolwery, no i zresztą generalnie to już wszystko mamy, aczkolwiek z akcesoriów, kurde, może byśmy sobie jakiś pas wzięli, co? Posiadam, bierzemy sobie pas i dzięki temu weźmiemy sobie więcej amunicji typu ekspres do rewolwerów, tak? Nie, tu z Lancastera, ej, co jest grane? To myśmy tak nie chcieli, panie władzo. Panie władzo, to myśmy tak nie chcieli. Przejdźmy sobie do... Jest Schofield, tak? Mamy go, mamy. Tak, a i co, i że mamy maksymalną ilość amunicji już? No dobrze, dobrze. To okej. Mam pas. Dobra, czekajcie, czy ja muszę... Myślicie, że mogę sobie wyciągnąć giwerę, skoro jestem tutaj sheriffem? Och, dobra, chyba nie mogę. Dobra, drodzy państwo. Jedziemy do obozu naszego. I bierzemy sobie kolejne zadanko, tak więc widzimy się za chwilkę w obozie. Potrzebne nam zadanie. No nie jestem zajęty, przychodzę po zadanie. Co mamy? I found something interesting.
Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to okay. a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. Okay. Ostatnio mamy w misjach dużo takiego, wiecie, jeżdżenia, nie? W Rhodes? Ja pierdziule, dobra. Dobra. To widzimy się w Rhodes, ja wam tam za chwilę powiem, o czym nam on opowiadał. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy. Musiałem się przebrać po drodze, bo pokazywało mi, że jest tam troszkę za gorąco. No dobrze, przywiążmy konie na zewnątrz i chodźmy. Zobaczymy, co tam wymyślił nasz ziomuś. No ja mówię, no nic ciekawego to nam nie powiedział. Ale mam kaburę, ej, ale ja bym wolał mieć taką podwójną, na dwa jakby pistolety na nogach. Będziemy musieli to zmienić. Czekajcie, chyba że to jest do wyboru w tym stroju. Aha, dobra, już teraz nie mogę zmienić. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Sielankowo. Co? Co to znaczy sielankowo? O, czekajcie, może się mogę przebrać. Nie bardzo. Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The witness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly disappointed. Dobra, bo wiecie, czas leci. Dajcie nam konkretne zadanie. Co mamy zrobić? My friend Arthur here has a present for you. Here. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Mm-hmm. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you. Okay. Generalnie w Red Dead Online często się u nich bierze właśnie zadania na tej poczcie czy tam na właśnie na stacji. Ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say adieu? Oh, adieu, Josiah. Dziwnie ze sobą gadają, ale może to dobrzy kumple. No właśnie, co to do cholery było, nie? Dajcie, delikatnie sobie grę pod głośnie. Dobra. Ja pierdzieli, co teraz będziemy za tobą jechać? Dobra, prowadź, majster. Własny strój, przebierzemy się. O nie, dobra, to wygląda na grubsze. To chyba w to nie możemy. To jednak musimy się wrócić do tamtego. To, co tam było. Ten no, rewolwerowca, taki się wydaje troszkę lżejszy, nie? Bo nie mam tego płaszcza. Dobra, słuchajcie, widzimy się na miejscu i robimy tą zasadzkę. A few moments later. Dobra, jesteśmy. Pora się zasadzić. No, ten rewolwer ładnie wygląda.
What were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their goodies. And how do I open the strongbox without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, old and very good. Kurde, to takie powiem wam. To chyba lepiej z giwerą, nie? There it is, right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. No dobra, postaram się. Dobra, to niech on jedzie pierwszy. Ja się ustawię tutaj tak troszkę z tyłu. No to jedź. Zatrzymacie się czy nie? O. No w końcu, ej. Nas gość obserwuje, nie? Ja nie lubię takich misji, nie? Dobra, on poszedł gdzieś sobie. Ciekawe, czy mi się uda tak po cichu. Okej, udało się. Okej. Dobra, dawaj, kurde, nie, takich misji to ja naprawdę, to mnie denerwuje, tu musi być akcja, to jest dziki zachód, tu ma być ogień, ciekawe ile w ogóle zarobiliśmy na tym. Ciekawe, czy to będą jakieś sensowne pieniądze. To nie jest to. Trzeba lubić tak po cichu. Mamy trochę kasy pewnie. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Pięknie. See Alden from time to time. See you soon, Alden. O, czyli będziemy mieli tam też jakieś zadanka. No ale generalnie. Ej, no nie no, to, jeśli mam być szczery, kasa nie najgorsza, nie? Ale generalnie, póki co, to nie mamy co narzekać, jeśli chodzi o naszą mamonkę, ponieważ tak naprawdę givery mamy, więc jakby nie patrzeć, to na co mamy wydawać? Na ubrania jeszcze, nie? Ewentualnie jakieś konie, chociaż ten koń jest super, ale może gdzieś byśmy tam, nie wiem, może siodło zmienili na lepsze. Bo to ma tam później wpływ, nie? Siodło, strzemiona, ale to wszystko kosztuje kupę siana. Jedźmy po kolejne zadanie, ewentualnie odwiedźmy... Odwiedźmy sobie rusznikarza jeszcze.
Bo zapomniałem wyczyścić giwery. Postaram się najpierw właśnie do rusznikarza wejść, żeby może nie rozpoczynać tego zadania, chociaż nie wiem, czy to się tak uda. Okej, on jest gdzieś przy banku. Hoppa. Czemu rusznikarz jest zablokowany? Co jest grane? Co, już taka godzina, czy co? Czy po prostu mam zrobić misję? Tu pewnie jakiś napad będzie, nie? Nie. A nie, to nasz ziomek tu siedzi. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? Co wy chcecie, hopie? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job. Needing security. Okay. Stealing the horses for them. Why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security? Okay. Now come on. Ale będzie jadka. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah, let's just see what they say. Czy możemy komukolwiek zaufać? To zaraz się okaże, nie? Patrz jak na Westerna, idziemy sobie środkiem. Patrzą się ludzie na nas. No ale kurde, wiedzą, że my tutaj jesteśmy, wiecie, zastępcą szeryfa. Nas nie śledzi? Nie. Wow, wiedziałem, nie? Bez kitu. Dobra, sprawdzamy te nowe rewolwery. Pęk, 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 pęk. Woo! Ole one walą, ej. Nice. Piękne one są. O! Ale się rozlał! O, to mój ziomek. Jak kończą ci naboje, chłopaku? O, one pięknie strzelają. Kto tu tak strzela? A tu jest chłop! Wow, 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 ej, ale nas biją! Szybko! Puszka na naska! Ja pierdzielę, dobra. Dawaj Lancastera, mordo. Co tu jest? Kurde, tak słońce świeci, że go nie widziałem, nie? Wszystko? Dawać puszka ananasa, szybko! Albo mieszankę ciastek, też może być. Dobra, spokój. O nie! Przeholowałem! Nie było ananasa, żebyśmy mieli więcej życia. Dobra, powtarzamy to, przepraszam. Nie chciałem, żeby to tak wyszło. Kurde, zaskoczył mnie. Yeah. Uff, oko? Ale dostał. Dobra robota, byku. Dobra, nie kradniemy, bo my tu pomagamy przecież. Skąd to strzały padają? Gdzie on tam jest? Tam jest. Mhm.
Jezu, ile tu jest ludzi. No i to są... To są misje, nie? Dawaj, wychodź. Dobra, ilu jeszcze was będzie? Dobra, chyba jest okej, co? Mogę wyjść? Dobra. O, z szeryfa Graya sobie weźmiemy jakieś dolarki. Jak? Kto to się drze? To było... To on do nas powiedział? Szeryfie, myśmy tutaj zrobili robotę, kurde, nie? Dobra. Szeryf, dawaj, wychodź, nie ma czasu, bo tu... Czyli chyba nasza przygoda tutaj się kończy, nie? Mhm. Dobra, zrobimy to. Nie zdążysz. Dawaj. Bang! O kurde, nie trafiłem. Pięknie. Ale ma dziurę w głowie, ej. No, nasz ziomuś zginął. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain. Ja pierniczę, ale lipa, dać się wkurzy, nie? I to bardzo. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty. Ale dam ci zaraz pysk, chłopie, nie? I've ridden with you boys close on what? 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Ale bym ci dał w pysk, chłopie. Pair of fools. A pierniczy, ale żeśmy wytrzaskali to miasto. Trzeba będzie stąd zwiewać, nie? Już tu nie będziemy mile widziani. Was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. No nie wiem, mnie denerwował, nie? Aha, on mówi o tym, co zmarł. No, wpis w dzienniku. Dobra, czyli w Rhodes już nie mamy co pokazywać. Dobrze, dobrze, że udało nam się chociaż te zakupy zrobić, nie? Chodźmy, jedziemy do Dutcha, zobaczymy co powie. Ale dam sobie rękę uciąć, nie, że się wkurzy. Sam bym się wkurzył. O, indyki. Słuchajcie, żebyśmy w drzewo nie wjechali. Dobra, jest i obóz. Kto zaginął? Ktoś zaginął chyba. Coś tu się odwaliło. Oj. Kto? The Braithwaite woman took him. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son, Dutch Vandalin? We will find him. We will bring him back to you. Tak jest. Kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head.
Abigail, you have my word. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God. Right now. Ło, aż mnie czary przeszły, nie? Jedziemy. Anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Ale będzie jadka, nie? Dobrze, żeśmy amunicję kupili. O, panowie, panowie, lecimy z tym. Ale ekipa jedzie. Jest ekipa. Dobra, widzimy się na miejscu, nie? To niedaleko, ale po co macie się nudzić? Widzimy się na strzelaninie. Dobra, jesteśmy. Patrzcie, jak to wygląda, jak to nasza zgraja tutaj jedzie, nie? Pięknie, ale będzie jadka, nie? Nie wierzę, że Dutch to zrobi tak, wiecie, tak na spokojnie, nie? Jedno złe słowo i Dutch powie go i my wtedy pu, 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 i odbijamy Jacka i jest wszystko pięknie, nie? Ja wyciągam już givery, nie? Reloadnę sobie. Ja może snajper sobie wyciągnę. Come on, let's get this done, John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can. Let's go, baby. No ale idzie zgraja, nie? Bandytów. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. O, to wygląda. Mega. Mega. Get down here now, you inbred trash. What the hell do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off. Dobra, zaraz będzie. 3, 2. A, jeszcze szefowa idzie. O, wyszły ziomki. Dobra, aż sobie siądę lepiej, nie? O kurde! Serio, kapelusz mu zestrzelił? O, dobrze, w klatę. Dobra, chowamy się. O ty gnoju, dobra, rewolwerki. Wjeżdżamy do chaty. Otwieraj te drzwi. O Jezu, nie, ale zmaściłem tą akcję, nie miałem go teraz. Młody jesteś? Uwaga, tutaj ktoś może być. O kurde, nie idzie? Dobra, to te.
Wow! Dobra, nie mają. Nie ma rzeka, dobra. Posuń się, chłopie! Nie ma czasu. No biegnę, biegnę, biegnę. Czy biegnę? No idę, no bo nie mogę biec, nie wiem dlaczego. Kaj, wy jesteście. Dobra. Lancaster. Nie no. Zwykła amunicja. Dobra, niech będzie. Dobrze poszło. Co to za giwera leży? Czekajcie. Na karabin czterotaktowy? Ale my mamy czas na karabin czterotaktowy. Ale dubeltówkę możemy sobie zamienić. Dobra. Otwieracie te drzwi? Ha, inne wejście. Zaraz znajdę. O nie, to o nie. Tędy nie, może przez okno wskoczy jakoś. Kurde. Aha, tam mam mu pomóc, no dobra. Kurde, myślałem, że ja mam jakieś osobne wejście znaleźć. Dobra, Artur, wyciągaj te giwery. No już, idę, ziom. Doskonale! Gdzie jest młody? No. Oh, I know your type. Common scum. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about Dan? Dobrze, ale gdzie jest młody, ej? Kurde, i co? Ciekawe, czy nam zdradzi. Jak ją ciągnie po tych schodach. Kurde, na pewno. Guess that's the end of the goddamn cribbage game.
Kurde, byłoby słabe, jakbyśmy tą chatę spalili, aby się okazało, że ten młody tu gdzieś został, nie? Byłby przypał. No ale stara nie chce nic powiedzieć, nie? O, to bym mógł wziąć i opierdzielić paserowi. Dawaj, gdzie jest chłopak? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there or on my boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! Ooo, Saint Denis, a to jest to duże miasto. Wow. A tu było grubo, nie? Naprawdę. To było coś. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. Nie, uratujemy go na bank. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? My boy will be fine. But, well, of course, Marston's scared rotten. We killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing? No. No. Not for nothing. For living. Dobra, jak dla mnie to przenosimy obóz, nie? Trust me. Wypadałoby. We got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderland. Matthews, I presume. Who are you? Oh, kurde. Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you. Dobra. Again. And to what do we owe the pleasure? Ciekawe, czy coś wiedzą o chłopaku. I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. Nie ma szans. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? Nie no, Dutch, nie idź. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. No i bardzo dobrze. Wyjazd stąd. Dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. 50? Run away from this place, you fools! Run! Come on.
Get your damn hands off of me, boy. 50? What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house. Hidden in the swamps outside Saint Denis. Jest! Dobrze! Mówiłem, żeby w tamtym, właśnie w tamtym kierunku. Spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you, get packing! Come on, John. This is crazy. Dobra, pakujemy się i jedziemy, nie? Co, jeszcze robimy tą misję? Jedziemy sprawdzić to? Nie no, tyle się tu działo, że to zrobimy w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, zostaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo był to odcinek pełen emocji. I zapowiada się, że kolejne również będą. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, dzwoneczek oraz subika, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym materiale z Red Dead Redemption 2. Trzymajcie się, cześć!